Siemanko drodzy, Filip Lewandowski, ze mną Kawosz, Hubert Szmajda. Witam wszystkich, smacznej kawusi, popularne hasełko. Tam się jeszcze jakoś to można rozbudować. Każdy sobie dopowie co chce, dokładnie. Co u Ciebie słychać? Ogólnie mam się dobrze, przeprowadziłem się do Warszawy, trenuję w WCA pod okiem Anzora, Arbiego i Złotego. Cenię sobie treningi z nimi, to jest bardzo profesjonalny klub, coś o czym zawsze marzyłem, żeby być częścią takiego środowiska. Trafiłem dosyć późno, ale no może tak miało być. Oprócz tego prowadzę sobie zajęcia indywidualne w klubie KSW CrossFit Gym. No i przygotowuję freak fighterów do ich pojedynków. Podaj nazwiska albo ksywy. No teraz właśnie będzie walka Ksaja, czyli Marcina Majkuta będzie trzeci raz podejmował swojego przeciwnika, którego nie mogę zdradzić jeszcze, na Gali Fame. Oprócz tego oczywiście Japczan. No i też trenuje ze mną Mandzio, którego gdzieś tam przygotowuje, ale no niestety doznał 2 razy kontuzji. No i teraz może trzeci raz nam się uda wyjść do walki. Od razu się dogadałeś z chłopakami? Mowa o tych frikach? W sensie macie wspólny język? Ciężko się ich trenuje? Czy jak to wygląda? Tak naprawdę wszystko zawdzięczam, jeżeli chodzi o frików, Haszbiemu, który się do mnie odezwał. Zadzwonił do mnie przed galą High League i po prostu przysłał do mnie Japczana, który wtedy mieszkał w Lublinie. No i tak to się zaczęło. Japczan przyprowadził Marcina, później przyprowadził Mandzia. No i, że tak powiem, historia potoczyła się lawinowo. Nie żałujesz, że tak późno trafiłeś do WCA, bo trochę o tym wspomniałeś? Troszkę żałuję. No wiadomo, te treningi tam są takie, jakie powinny być, tak? Czyli to jest taka esencja MMA. Długo moje treningi wyglądały tak, że po prostu gdzieś tam dorabiałem w różnych klubach, na różnych sekcjach poszczególne elementy, a tutaj na każdym treningu rzeczywiście robimy MMA, nie zamykamy się na schemat tak jakby pojedynczej dyscypliny, tylko cały czas pracuję nad tym, żeby to wszystko łączyć razem. Robert Maciejowski, człowiek, z którym biłeś się na TFL, pamiętam tę walkę, no szykuje się kolejny mocny pojedynek, tylko że w innej kategorii wagowej. Tak, jesteśmy starsi, niekoniecznie mądrzejsi i cięższy. To na pewno. No, czego się spodziewać po Roberciku? No, jak wszyscy wiemy, Robert to jest gość, którego ciężko skończyć. Nikt go nie znokautował. Jest gościem nie do zdarcia, jest takim typowym chłopakiem z gór. Mamy do siebie szacunek, więc na pewno ta walka jest w fajnej, takiej sportowej atmosferze. Nie ma między nami konfliktu. On od zawsze, kiedy tylko go spotkałem, mówił mi o tym, że jeszcze się spotkamy wagę wyżej. No i teraz jak gdyby realizuje to jego marzenie, więc spotykamy się kolejny raz na gali w Lublinie, inna organizacja, kategoria wyżej. Tak jak mówię, bardziej doświadczeni, zarówno i ja, zarówno Robert. No na pewno to będzie ciężki pojedynek. Ja się nastawiam po prostu na 3 rundy, bo wiem, jak się z Robertem walczy. Kiedy zadzwonił Strife i jak zareagowałeś? Śledziłeś wcześniej ich galę? Nikt nie dzwoni, nikt się nie interesuje. Nie, no tak naprawdę Artur jest stałym bywalcem WCA i po prostu złożył mi taką ofertę po jednym ze sparingów. Ja od razu się zgodziłem. Początkowo nie znałem terminu. Termin miał być troszkę inny, ale wyszło tak, że akurat na 8 tygodni przed dostałem informację i tak byłem w treningu. Nie dokuczały mi jakieś potworne kontuzje, które by mnie eliminowały, więc nawet się nie zastanawiałem. Jaki masz cel, jeżeli chodzi o Strife? Zostajesz tutaj na dłużej? Jak najbardziej. Na chwilę obecną to będzie moja
moja pierwsza przygoda. Jeżeli chodzi o wszystko do tej pory ze względu na organizację, no to jestem jak najbardziej zadowolony. Strife zarówno ma dobre wsparcie, jeżeli chodzi o media, TVN Turbo. Co prawda jest to YouTube channel, ale ponad 600 tysięcy subskrypcji, więc to jest naprawdę duża siła medialna. Kolejną kwestią jest to, że no, robią to fajnie, wszystko jest na czas. Ja o wszystkim wiem, jestem dobrze poinformowany, nie jestem stawiany w jakiejś sytuacji po prostu, gdzie kurde, mam 10 minut i muszę coś zrobić, albo stawiane są mi jakieś wymagania. Więc jak najbardziej, czemu nie? Jestem zadowolony. Poza tym no, zobaczmy, kto walczy w karcie. Tak? Bartek Fabiński, który był w UFC. Skoro on tutaj jest, no to ja tym bardziej napawam się dumą, że mogę być koło takich zawodników. Będziesz wracał do tej niższej wagi, w której się kiedyś biłeś? Nie ma szans. Co ty? Szkoda mi nerek. Już do ostatniej walki konsultowałem się z dietetykiem. Oczywiście zawsze jak zawodnik nie zrobi wagi, no to pojawia się milion doradców i ludzi, którzy ci próbują powiedzieć, co poszło nie tak, a tak naprawdę no ja przypuszczałem, że mogę nie zrobić tej wagi, no dietetyk mi powiedział, że no nie ma szans, że tak jakby ta tkanka mięśniowa, którą zbudowałem przez lata treningu, jest wyższa niż kategoria, do której schodzę i po prostu musiałbym się skatabolizować, a to długo zajmuje, no i też kiepsko wpływa na zdrowie, więc podjąłem decyzję, że po tej walce przegranej w Kielcach buduję się na 77, co by się nie działo, muszę po prostu tam szukać swojej szansy, swoich możliwości i tam podejmować kolejne walki. Hubert, powodzenia zatem, widzimy się. Dziękuję, mam nadzieję, że licznie przybędą kibice. No właśnie, bo to twoje, można powiedzieć, rodzinne strony. Tak, tak, ja czuję się związany z miastem Lublin, czuję, że gdzieś tam to MMA, które się tam budowało, no to tak naprawdę zostawiłem tam cząstkę siebie. No i fajnie będzie mi tam przyjechać i wystąpić przed tak naprawdę swoją publicznością. Także widzimy się 12 sierpnia. Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki serdeczne. Dobrze.